चलो शहीदन से खैम होते जदना। हेलो चारोस्ती। Siema, siema wszystkim. Jojo, słuchajcie, dzisiaj ulubieńcy. Jeśli nie oglądaliście ulubieńców sprzed kilku miesięcy, to zapraszam was do filmu, który pojawi się tutaj u góry, który był nagrany razem z Alą, którą serdecznie pozdrawiam. A dzisiaj przechodzimy do kolejnych ulubieńców, czyli drugich ulubieńców na moim kanale. I to będą ulubieńcy ostatnich miesięcy. Będą to ulubieńcy z kategorii fryzjerstwa, filmu, serialu, kosmetyku, ciuchu, ubrania, różne. Więc zapraszam. Jako, że ten kanał, pamiętajcie, to nie jest kanał fryzjerski. To jest kanał Ciaro Usago. Zbudowany na bazie fryzjerstwa, ale to nie jest kanał fryzjerski typowo. Ale do rzeczy. Jako, że już to jest kanał fryzjerski, zaczniemy od kategorii fryzjerskiej. Słuchajcie, jest taki produkt, to jest produkt hit. Jeśli chodzi o jego wygląd i jeśli chodzi o jego działanie, naprawdę jest to produkt fenomenalny, jeśli chodzi o działanie. Kiedy założyłem swoją firmę i zacząłem pracować w salonie fryzjerskim, w którym nie ma szefa, tylko tam jakby są fryzjerzy jako jednostki pracujące tylko dla siebie, to poznałem tą Dominikę, którą serdecznie pozdrawiam. Z Dominiką, Dominiką mamy cały czas kontakt, się kumplujemy też prywatnie i w ogóle. No i słuchajcie, Dominika używała pewien produkt, który zaintrygował mnie, ponieważ no... Trudno jest o to, żeby on nikogo nie zaintrygował, szczególnie kiedy jeszcze ma swoją pokryweczkę. No bo powiedzcie mi, czy to nie wygląda jak zabawka? Albo mikrofon? We only say goodbye with words. Tak, więc ten produkt to jest takie mleczko, które chroni przed... Chroni przed temperaturą, wygładza włosy i jest fenomenalne. Oczywiście włosomaniaczki będą tam szalały, że jakieś silikony, bo jak to można, Jezu, to można, idź ty ciarosie jeden ty, chemio ty jedna. Ale słuchajcie, ten produkt, jeszcze raz go wezmę, ten produkt to jest genialny. Szczególnie do włosów, które się mega puszą, albo do loków, albo do fal, do takich puchów. Super, jest na mokre włosy umyte, bierzecie tego niewiele, na ręce rozsmarowujecie i na włosy. I albo zostawiacie do samoistnego wyschnięcia, albo suszarka i tak jest super. I jeśli to nie da aż wam efektów takich mega super, to zawsze można wziąć troszkę na ręce, dłonie, rozsmarować i na suche włosy i on jakby tak zdyscyplinuje te puchy. Naprawdę, no uwielbiam to. Fajne też to jest, Dominika mi to sprzedała ten patent, że fajne to jest mleczko też do różnych upięć, koków, czy nawet warkoczy, wiecie. Bierzecie sobie trochę tego na ręce, rozsmarowujecie w dłoniach i masowujecie w dłonie i potem bierzecie pasma i robicie warkocze albo jakieś upięcia i to wszystko wtedy jest takie bardziej czyste, zdyscyplinowane, więc polecam. Bardzo lubimy ten produkt. TG. A kiedy już zużycie? Co ja gadam? No a kiedy już zużyjecie ten preparat, to waszej wyobraźni pozostawiam, co możecie z tym zrobić. Taki żarcik. No i jeśli chodzi o ten tutaj mikrofon, ten TG, dostaniecie to chyba w TK Maxie, ale na pewno dostaniecie to w Rossmanie i to kosztuje około 40 zł, chyba coś takiego, ale jest mega to wydajny produkt, więc naprawdę polecam. Kolejną rzeczą, która jest dla mnie odkryciem cudownym, dzięki moim znajomym z pracy, też właśnie tam z salonu, pozdrawiam serdecznie, jest rzecz nie fryzjerska, ale narzędziowa. Jeśli oglądacie mnie na Instagramach, na które serdecznie was zapraszam, to już o tym mówiłem na story na moim Instagramie fryzjerskim i słuchajcie, że wam to pokazuję. Jest to kufer, dosyć duży. Nie będę go teraz już tak całkowicie rozpakowywał, ale chodzi o to, że ten kufer jest genialny. Dlaczego? Dlatego, że ja kiedyś kupiłem sobie kufer fryzjerski, który był 3 razy mniejszy od tego, który tutaj widzieliście. I składał się tylko z takiej skrzynki, którą otwieracie. Jest tam takie pudełeczko na wsówki, jakieś pierdoły i that's all. That's fucking all. A tutaj mamy kilka pięterek, półeczki, stereczki, wszystko. I słuchajcie, żeby była teraz jasność. Ja za ten mój malutki kuferek fryzjerski zapłaciłem 350 zł. Oryginalny. No i kufer fryzjerski. I szukałem takich kufrów,
dużych, żeby zmieściły mi się ewentualnie jakieś wody, oksydanty, farby, wszystko. Bo tutaj się zmieści dosłownie wszystko. Ja tu mogę mieć cały mini salon zamknięty. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. No. I szukałem, no i chciałem zainwestować, ale słuchajcie, no 1000 ileś, 2000, 900, jakieś tam coś tam, no strasznie drogie te kufry fryzjerskie były. Przychodzę do pracy, no i zacząłem też na żywo ten kufer u mojego kumpla, mówię: wow, jaki kufer, wow, gdzie kupić i za ile? W Castoramie za 300 zł. W Castoramie za 300 zł kufer dla pana Bogdana do narzędzi, rozumiecie to? Macie szufladki, szufladeczki, bebeczki, półeczki, możecie sobie przesuwać. Genialna sprawa! 300 zł Castorama. Polecam. Jeśli chodzi o kufer, to jak nie zapomnę, to będziecie mieli link do tego kufra w opisie filmu, ale dostaniecie go w Castoramie, tam gdzie są jakieś kufry na narzędzia i w ogóle. To jest kufer Mac Alisetter. Alisetter, Mac Alisetter. Yeah. No dobra, to może trochę mniej fryzjersko, ale kosmetycznie. Przechodzimy do pielęgnacji. Tak, bo mężczyźni też dbają o siebie, przynajmniej ja. Tak. Niektórzy mówią, że przesadnie, ale wiecie co ja na to? Dokleję sobie rzęsy. Żartuję, chociaż w sumie. Kto wie, jak to się skończy. Pierwszy mój ulubieniec to krem pod oczy z firmy Hada Laba Tokio. Uwielbiam ten krem, bo jeśli stosuję go systematycznie, codziennie wieczorem i rano, to naprawdę zauważyłem, że moja skóra zupełnie się inaczej zachowuje. Jak wiecie, ja mam skłonność do opuchlizny pod oczami, do sińców i w ogóle. Tak, wiem, że tego nie widać, bo są oczywiście różne triki i w ogóle. Prisma depała, bla bla bla, zamieniam się, jestem piękny, nie żartuję. Ale wiecie, o co chodzi. Ja potrzebuję naprawdę takich mocnych rzeczy, żeby z tymi worami tutaj walczyć i z jakimiś tam zmarszczkami, które niestety już się pojawiają, bo wiecie, jestem przed 30. Więc ten krem naprawdę jest super. Naprawdę ja widzę różnicę. No i z tej firmy też. No w ogóle ta firma jest fajna, ma fajne rzeczy. Mam też takie kremy. Na noc, na dzień i różne inne. Czasami je zmieniam, bo ich tam jest naprawdę bardzo dużo. I jeśli używam te kremy i jeszcze używam ten mój peeling, o peelingu mówiłem w tych poprzednich ulubieńcach, to ta twarz jest taka inna, ta skóra jest taka... Zresztą dużo osób mówi, że mam ładną skórę. A moim takim gralem kosmetycznym, jeśli chodzi o twarz, są te płatki pod oczy. Słuchajcie, te płatki robią naprawdę super robotę. Wiadomo, że to nie jest stud jakiś, tak? No, to nie jest kurde make-up, ale te płatki, jak zawsze używam je najczęściej... Najczęściej używam je przed filmami, albo używam je przed jakimś wyjściem, albo rano. W zasadzie używam je codziennie. Dobra, nie szukam się, używam je codziennie. No chyba, że mam mało czasu, to nie, bo szkoda mi kasy na te płatki, żeby je zużywać na 5 minut. Wolę potrzymać sobie je tak na oczach z 20 minut, nawet do pół godziny, a nawet i więcej czasami wieczorami, jak gdzieś mam wyjść. I ja zawsze robię tak, że składam je na minutę do zamrażalnika. Tam jest napisane, że do lodówki, coś tam, ale ja kładę je do zamrażalnika. Przed aplikacją tych płatków nakładam sobie bardzo cienką warstwę kremu pod oczy, właśnie tego, o którym mówiłem przed chwilą. Potem kładę te płatki i one są takie, że trzymają się na twarzy, czyli możecie sobie chodzić, tańczyć, skakać, one się tak trzymają na tej twarzy i naprawdę są super. Ja uwielbiam ten efekt. Może nie jakby, też niwelują cienie, te cienie nie znikają, ale jeśli chodzi o opuchliznę, widzę znaczną różnicę. Naprawdę ta skóra pod oczami się robi taka zasana, taka wyprasowana. Tak. Więc polecamy tego gagatka. Hada Laba Tokio dostaniecie w Rossmanie i te płatki też dostaniecie w Rossmanie, ale z tego co pamiętam, te płatki też są chyba w Naturze i chyba w Hebe też są. To są płatki od Perfekty i ja używam właśnie te hydrożelowe, coś tam, ale macie różne rodzaje na zmarszczki, jakieś tam inne rzeczy. No dobrze, teraz jeśli chodzi o ciuchowe rzeczy, to przez Instagrama, bo obserwuję tam takiego kolesia, on się nazywa Guli Ilvirier, jakoś tak. Nie pamiętam. On często ma tam super ciuchy i dzięki niemu poznałem taką firmę, która nazywa się Hera. Zresztą on tam dużo ma różnych fajnych ciuchów firm. Niektóre kosztują miliony, niektóre nie. Niektóre w ogóle kosztują grosze. I naprawdę Hera jest taka, nie jest najtańsza, ale też nie jest jakaś najdroższa. Ale wiecie dlaczego ją lubię? Ponieważ ostatnio trochę zmieniam styl, nawet nie trochę, tylko bardzo zmieniam ten styl ubierania się.
I uwielbiam, nie tylko dlatego, że nie muszę wciągać brzucha, ale też dlatego, że ja uwielbiam u góry takie, wiecie, duże, wielkie bluzy, takie wory u góry nosić. Uwielbiam. I oni właśnie mają takie duże ciuchy, szczególnie koszulki. Bo na razie mam koszulki różnego rodzaju. Pokażę wam jedną. Mogliście ją widzieć u mnie na Instagramie, bo ona, no widzicie, to jest wielkie. Nawet tak sobie tak przyłożę, to jest wielkie, to jest wór. I fakt, ja też biorę rozmiar XL chyba, czy coś takiego. Ale wiecie co? Tu XL to naprawdę jest dla mnie jak sukienka. A jak idę do jakiejś sieciówki i biorę nawet XXL, to ja mam wrażenie, że to jest jakaś M-ka. Dobra, ja wiem, że nie jestem najszczuplejszą osobą na świecie, ale jednak, no jednak, no XL, a XXL i XL-ka jest większa? Żenada. Wolę Herę. Polecam Herę. Jak chcecie zobaczyć więcej koszulek czy moich ciuchów z Hery, to no to polecam wam wejść na Instagrama na Herę albo na mojego Instagrama, który tutaj jeszcze wam się wyświetli. Jak widzicie, z tyłu są buty. Butów mam sporo. Tanie, średnie, średniejsze i kilka droższych. Ale moje dwie ulubione pary, które jedną szukałem bardzo długo, bo jest ciężko dostępna, to są buty Nike Air coś tam i są tutaj. I to są buty tego typu. Jak widzicie, są dosyć dziwne. I to nie jest do końca sznurowadło, bo one tutaj nawet nie mają dziurek na sznurowadło. Tu jest taki zamek, to możecie zdjąć. I tu mają też taki zamek, możecie to zapiąć sobie. I są takie dosyć wysokie i wyglądają dosyć tak na nodze. No, no są widoczne. Są widoczne. Ale ja te buty uwielbiam. Słuchałem. Szukałem ich chyba z pół roku, jak nie więcej w internetach, bo wszędzie, jak wiecie, są podróby, podróby, podróby. A ja kiedyś siadałem nabrać na jedne podróby. Teraz bardzo dokładnie szukam te sklepy, gdzie są te modele, piszę różne maile do różnych firm, żeby znaleźć. No i udało mi się cudem znaleźć te buty, no i doszły. I są mega wygodne, naprawdę wygodne, a ja mam też z tym problem. Poza tym są takie inne, a ja uwielbiam takie nietuzinkowe rzeczy i nawet trochę dziwaczne czasami. No i są jeszcze jedne buty, nad którymi się bardzo długo zastanawiałem. Je akurat można było dostać, też nie do końca łatwo, ale można było dostać. Bardziej chodzi o ich cenę, mimo że tam te czarne też nie były do końca tanie. No ale tak się zastanawiałem, ale w końcu stwierdziłem, że no marzą mi się te buty, to dlaczego ich nie kupić? A że pracuję, zarabiam sobie tam, to stwierdziłem, dlaczego sobie nie zrobić dnia dziecka. I tak trafiły do mnie Balenciagi. Te buty są dziwne. Albo ich się nienawidzi, albo je się kocha. Na początku były dla mnie dziwne i nie byłem do nich do końca przekonany, ale stwierdziłem, że chcę te buty. Że chcę te buty. Moi znajomi się śmieją, że wyglądam jak kloszard, że te buty wyglądają jak z jakiegoś lumpeksu, albo jakbym ubrał je po jakimś starym dziadku czy ojcu. Ale no mówię, albo się tych butów po prostu nienawidzi, albo się je lubi. Ja je polubiłem i bałem się jednego. Bałem się, że te buty nie będą do końca wygodne. Słuchajcie, nic mylnego. Te buty są ciężkie, bo jeden but waży 2 kg. Naprawdę. Jedna Balenciaga waży 2 kg. Ale mimo tej wagi, te buty są tak wygodne. Ja mogę w nich chodzić cały dzień i naprawdę. Fakt, musiałem, to dziwnie zabrzmi, jakbym chodził w szpilkach, ale musiałem nauczyć się w nich chodzić, bo w nich się chodzi inaczej. Przez tą ogromną podeszwę, bo coś wam pokażę. To jest Balenciaga, a to jest Fila Destructor. I teraz patrzcie. Widzicie? I to jest ten sam rozmiar buta, więc no, ta Balenciaga jest naprawdę ogromna. Więc nie wiem jak inni, którzy mają Balenciagi, ale ja musiałem się nauczyć w nich trochę chodzić. No i jeśli chodzi o bieganie, czy rower, no to nie polecam. Ale kocham te buty i nie wyobrażam sobie teraz ich nie mieć, bo pasują praktycznie do wszystkiego. Tylko wiecie, w dziwny sposób, ale ja je uwielbiam. A teraz filmy. Mam dwa ulubione filmy z ostatnich takich miesięcy. Pewnie trochę więcej by się znalazło, ale mam takie dwie perełki. Pierwsza to film Jennifer Lopez i nazywa się Limitless. A w polskim tłumaczeniu Teraz albo Nigdy, chociaż też było gdzieś tam inny tytuł. Te tytuły czasami są polskie tak beznadziejne. Byłem na tym z przyjaciółką w kinie. Film genialny. Ja kocham Jennifer Lopez jako aktorkę, jako piosenkarkę, jako wszystko ją kocham po prostu, jako człowieka. I ten film ma bardzo fajny przekaz, że nie, no właśnie, że nie papier czyni cię super człowiekiem z pomysłem, czy nie papier świadczy o twojej inteligencji. Ten film też ma taki przekaz do osób, które mają jakiś teraz dołek w swoim życiu. No mi ten film dał ogromnego powera i oglądałem już go 3 razy. Jeszcze ta piosenka promująca ten film, teledysk do niej, genialne. Genialne. I J-Lo, no J-Lo,
sorry bitch, jak już jesteśmy przy filmach i gwiazdach hollywoodzkich, piosenkarkach, aktorkach, to nie mogę też nie wspomnieć o filmie A Star Is Born. I to jest film, który był, jest genialny. No, Gaga dostała Oscara, więc sorry. Oglądałem ten film kilka razy. Myślałem, że będę trochę bardziej płakać. Płakałem tylko troszkę, ale te piosenki, które znam na pamięć, kocham. Były filmy, przechodzimy do seriali. Jeśli chodzi o seriale, to mam trzech ulubieńców ostatnich miesięcy. Oczywiście nie wspomnę o Grze o Tron i takich innych, ale mam takie trzy seriale, które w pewien sposób trochę zmieniły moje życie i postrzeganie pewnych innych rzeczy, różnych rzeczy. Jeden z tych seriali to Euforia. I w ogóle muzyka, aktorstwo, to jak ten film, serial jest nagrany. Genialne, genialne. Kolejny serial to Dynastia, tylko ta Dynastia, nie ta stara, ta wiecie, jakieś tam Alexisy i w ogóle, chociaż w tej nowej Dynastii też jest Alexis. Tutaj ta Dynastia jest nowa, jest na Netflixie. Nie miałem co oglądać, jak wiecie, ja kocham seriale i filmy. No i tak sobie włączyłem pierwszy odcinek Dynastii, mówię, dobra, przewinę i zobaczę, co to jest. Słuchajcie, nie zdążyłem przewinąć, serial wciągnął mnie od pierwszej sekundy, obejrzałem dwa całe sezony w 3 dni. Genialne. I ta Fallon. To jest po prostu... I jest jeszcze jeden serial, który możecie znać, a może nie. I on też zmienił i utwierdził mnie jednocześnie w przekonaniach moich pewnych. Ten serial oglądała moja mama. Już dużo, dużo wcześniej. Zawsze o nim mówiła, mówiła. Ja o nim też słyszałem, ale jakoś tak... Nie wiem, tak? Czułem, że to może być dobre, ale tak... No nie wiem. Wiecie, o co chodzi? No nie wiem. Włączyłem sobie kiedyś też z nudy, mówię, nie mam co oglądać, włączę. Słuchajcie. Były wtedy dostępne 2 sezony. Obejrzałem 2 sezony w 2 dni. Serial ma tytuł Opowieść podręcznej. Jest fenomenalny, a zarazem przerażający. Bo to wszystko, co się dzieje w tym serialu, tak naprawdę może się dziać tutaj za chwilę. Więc polecam te 3 seriale. No są mega. Naprawdę mega. Jeszcze mam muzyczne odkrycia i muzycznym moim odkryciem z ostatnich miesięcy jest Billie Eilish. Dowiedziałem się o niej w zasadzie od Red Lip Sync Monster, z jej ulubieńców. Kiedyś mówiła o niej właśnie, że super muzyka i w ogóle. No i sobie włączyłem i to jest zjawisko, tego się nie da opisać. Tak samo jak piosenka ta tytułowa z Euforii, która jest w ostatniej scenie ostatniego odcinka pierwszego sezonu, jest fenomenalna. Tak samo najnowsza płyta Beyoncé, to jest arcydzieło. Ariana, nowa muza z tego roku, jest też przegenialna. Lizzo, piosenkarka Lizzo i piosenka Juice. To jest... Tańczę do niej jak szalony i w ogóle, wiecie, ubieram się do pracy, czy wchodzę i tańczę po domu, teledysk z okna widzą gdzieś tam, bo czasami... Jezu, wiecie, że moi sąsiedzi mnie czasami widzą w oknie? Ale tu biegam i skaczę, muszę okno zasłaniać. Jaka siara. Raz tak sobie, słuchajcie, raz sobie tak skaczę, nie, w domu, tam tańczę się, przebieram coś tam, macham ciuchami. Jeha! Coś tam robię, nie? I ja mam okna z różnych stron w mieszkaniu i tak sobie tańczę przy tym oknem, tam tańczę, macham, nie? I tak patrzę, a na balkonie 2 kolesi tak ze mnie leje, a ja po prostu... Mówię, no Boże, nie, to w ogóle wiecie, nie, nie, tak nie było. Wiecie, co zrobiłem? Zacząłem się wydzielać tak i zamknąłem okno. Znaczy zasłoniłem czy tam. No. A, i jeszcze płyta Margaret, Gaia Hornby. Po prostu ta muza, po prostu tak... I mam jeszcze jednego lubieńca, ostatniego już na dziś, takiego bardziej intelektualnego, psychologicznego. Jest to książka Jak mniej myśleć. Książka jest napisana lekko, nie jest to historyjka. Jest to książka moim zdaniem dla osób z otwartą głową, które też chcą poznać siebie. Ja miałem problem z tym i mam nadal problem z tym, że mój mózg działa na zbyt wysokich obrotach. I szukam różnego rodzaju sposobów, żeby go jakoś bardziej kontrolować, a nie odwrotnie. No i ta książka... Na razie jestem w połowie, ale jak na razie jestem zadowolony. Już parę rzeczy mi się potwierdziło. Parę rzeczy nauczyłem się kontrolować, ale jeśli macie na przykład też tak jak ja, że jesteście nadwydajni mentalnie, to ta książka jest dla was. Polecam. Na dziś to już koniec. Dajcie mi znać w komentarzu, jakich wy macie ulubieńców ostatnich miesięcy, lat, dni, godzin. Może waszym ulubieńcem jestem ja? Nie, żartuję. Chociaż pewnie tak, ale nie, no żartuję, wiecie, nieważne. Tak. Zapraszam na moje Instagramy. Jeśli film wam się podobał, to oczywiście zostawcie kciuka w górę.
Nie zapomnijcie o subskrypcji mojego kanału, a my widzimy się za niedługo w kolejnym odcinku. A ja zabieram mikrofon, zdzielam kiecę i lecę.